Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 121. Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem konsultantem angel inwestorem oraz właścicielem Sellwise.pl, firmy, która poprzez doradztwo, szkolenia i rekrutację pomaga w sprzedaży i w marketingu. Razem ze swoim zespołem sukcesywnie rozwijamy polskie małe i średnie firmy. Jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż lub marketing w B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to Pillar Pages w SEO. Jak organizować treści w marketingu B2B? Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w 121. odcinku podcastu NSM. Słuchajcie, nagrywam ten wstęp 14 raz. Nie wiem, co mi się dzieje, czy e, moje szare komórki po prostu poszły na wakacje i nie wróciły. Natomiast tu kaszlnąłem, tu się pomyliłem, tu coś źle powiedziałem. Nagrywam to czternasty raz i uwaga, teraz będę bardzo powoli mówił, żeby się kurcze nie pomylić. <grych> I już tłumaczę, o co chodzi w dzisiejszym temacie. Dzisiejszy temat, czyli Pillar Page, to jest taki temat, o którym powinni wiedzieć wszyscy marketerzy. To jest też temat, o którym w środowisku SEO, takim wewnętrznym, słychać już dość głośno od dwóch, trzech lat, od momentu, kiedy Hubspot zaczął ten temat promować. No i teraz właśnie, komu dzisiejszy temat się przyda i dlaczego jest on tak istotny? Dzisiejszy temat przyda się marketerom, którzy wierzą, że treść jest ważna, że content is king. Jeszcze bardziej przyda się tym, którzy świadomie optymalizują swój content pod wyszukiwarkę. Jeszcze bardziej przyda się tym, którzy Przemyśleli, jaką gotowość do zakupu zdradza konkretna fraza, i też dostosowali call to action na swoich stronach internetowych do tego, co konkretnie wpisuje użytkownik. Tutaj mógłbym podać wiele przykładów, natomiast w dużym skrócie, jeżeli ktoś googluje szkolenia sprzedażowe, to jest znacznie bardziej gotowy do zakupu niż jak ktoś, kto googluje, jak ułożyć proces sprzedaży. Na przykład. W związku z tym musimy mieć tego świadomość, czyli marketerzy, którzy świadomie budują swoje lejki pod wyszukiwarkę, i to jeszcze mało tego, wiedzą doskonale, że trendy w wyszukiwarkach się zmieniają. long tail to już, to już nie wszystko, już teraz coraz bardziej istotne jest to, że asystent Google jest dostępny po polsku, więc ludzie zadają coraz bardziej pytań, tak jak je zadają, i to też ma swój wpływ na to, w jaki sposób powinniśmy formułować tytuły w naszej strategii kontentowej. I dzisiaj opowiem wam o. Właśnie o Pilar Pageach, czyli o sposobie organizacji treści, który kilku organizacjom, które znam, w tym mojej, bardzo pomógł w niektórych tematach osiągać wysokie wyniki sprzedażowe. Tyle słowem wstępu. Jeżeli ciekawi Was, jak powinno się organizować treści w strategii kontentowej, to jest to zdecydowanie odcinek dla Was. No dobrze. Ja postaram się, żeby dzisiejszy odcinek nie był za długi, dlatego żeby dało się z niego konkretnie wyciągnąć wniosek. Na koniec dam wam zadanie domowe i które będziecie mogli wykonać, przećwiczyć też dzisiejszy temat. No i teraz właśnie. Dzisiejszy temat nie będzie długi, dlatego że on nie jest aż tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Na początek Uwalniającym dla mnie osobiście jest wyobrażenie sobie Google'a jako człowieka, który siedzi tu przede mną i mówi: Cześć, Szymon. Ja mówię: Cześć, gdzie pracujesz? On mówi w Google'u. Wiem, mm, i na czym zarabiasz? On mówi: Na tym, że ludzie mi płacą, że jak zadają mi pytanie, to ja ich skieruję tam, gdzie chcę, ale też skieruję im tam, gdzie mi zapłacą. Tutaj mamy adsy. Też zarabiam na tym, że część wyników to moje wyniki i w ogóle zarabiam, w sumie to już zarabiam na wszystkim. Mówię, o, proszę, Mówię, a twoja praca odnośnie tych zapytań, to ona na czym polega? To by mi wujek Google powiedział wiesz, co ona polega na tym, że ja chcę, że jak ktoś we mnie wpisuje zapytanie, to ja chcę mu dać możliwie najlepszy wynik. Żeby on pamiętał, że ilekroć wpisze mi zapytanie, to dostanie odpowiedź na swoje pytanie. To jest dla mnie bardzo istotne, bo dzięki temu ten użytkownik będzie do mnie często wracał. I ja mówię, o, rozumiem. A po czym poznajesz, że to jest dobry wynik? Ja mówię, a widzisz, jak miałem 3 latka, to mnie wszyscy robili w konia. <noise> bo kupowali linki zewnętrzne do stron i ja myślałem, że jak dużo stron linkuje do, danej, do danego wyniku, to to jest dobry wynik. I wiesz co? Okazało się, że nie. Bo linki to można sobie kupić, można zrobić jakąś farmę linków. No, po prostu powiem ci, Szymon, masakra. Lubi mnie w konia na wszystkie możliwe sposoby. Ale wiesz, ja rosnę, dojrzewam i uczę się, jak nie dać się zrobić w konia. Eee, w związku z tym teraz pokazuję te wyniki znacznie inaczej. Zwracam uwagę na prędkość ładowania strony, zwracam uwagę na to, jak oni długo na tej stronie siedzą. Dalej patrzę na linki, ale jest też wiele, wiele czynników, jak chociażby nagłówki, które. Eee, które pokazują się w artykule, żeby mój użytkownik mógł wiesz Szymon wziąć i przewinąć ten artykuł z góry na dół i zobaczyć, czy on jest dobry. Ja mówię, o, proszę, bardzo ciekawe. I on mówi, ale wiesz co, Szymon, ja mam takie główne wyzwanie ostatnio. nie? Tak wyzwanie polega na tym, że ludzie wpisują mi coraz dłuższe zapytania, to też wynika z tego, że szukają głosowo. I teraz bardzo często okazuje się, że kiedy wpisują na przykład sportowe buty, to tak naprawdę chodziło im o Adidasy. I teraz, moją pracą jest to przewidzieć i dać im ten wynik. Po angielsku googlują sport shoes, a ja chcę im pokazać też sneakers. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby się tego uczyć. No, i teraz, tak. Wyobrażając, słuchajcie, sobie tego wujka, Google jako, jako takiego człowieka, którego pracą jest zawsze odpowiedzieć najlepiej na zadane pytanie, bardzo łatwo jest trafić na dzisiejszy temat. Dlaczego? Dlatego że pillar pages czy klastry kontentowe, bo tak to można nazwać, są sposobem organizacji treści, który temu wujkowi, który tu siedzi, dają bardzo istotną informację. To znaczy, dają mu informację, że jeżeli przekierujesz do mnie człowieka, który szukał sports shoes, to on u mnie znajdzie też sneakers. Więc powinno ci na tym zależeć, bo to jest temat to jest klaster kontentowy zawierający wszystko w jednym. I teraz e, wiem, że trudno jest to sobie wyobrazić, dlatego pozwólcie, że od razu dam wam przykład. Jak sobie wejdziecie na adres blog.hubspot.com, to zobaczycie tam bloga hubspotowego. I na tym blogu hubspotowym każdy wpis będzie miał kategorię. Będzie miał kategorię sales, marketing service. I jakąś jeszcze jedną. I teraz zostańmy na trzech kategoriach. Sales, sales, marketing i service. I wyobraźmy sobie te trzy kategorie jako kółko, trójkąt i kwadrat. I kiedyś blog HubSpot'a to był, była strona, która miała w sobie kółka, trójkąty i kwadraty. Wszystkie ze sobą pomieszane. I teraz główna strona bloga HubSpot'owego pokazywała wpis, który był kółkiem. Wchodziłem w wpis kółko i we wpisie kółko widziałem polecane wpisy trójkąty, kwadraty, kółka. Mogłem sobie wrócić do głównej strony i widzieć trójkąty, kwadraty, kółka i, i te tematy były ze sobą pomieszane. I teraz ten wujek Google, który tu siedzi przeciwko mnie, naprzeciwko mnie na kanapie, właśnie do mnie macha, cześć, cześć, machamy do siebie, miał z tym pewien problem. To znaczy, jak kierował użytkownika, który szukał jakiegoś szerokiego tematu marketingowego na takiego bloga, to on miał z tym problem taki, że ten człowiek uciekał potem do tematów sprzedażowych, serwisowych i do wszystkich innych. Dlatego Google zaczął zastanawiać się i doszedł do takiego bardzo ciekawego wniosku, że jeżeli skieruje kogoś na stronę trochę bardziej wyspecjalizowaną o market, jakby w temacie marketingowym na przykład, to najprawdopodobniej lepiej odpowie na pytanie swojego użytkownika. Dlatego, że ten użytkownik znajdzie tam na te Szeroki temat znajdzie bardzo wiele tematów powiązanych, blisko tematycznych, które mu to rozwiną. Przecież, gdybyś się na tym zastanowić i spojrzeć na tego wujka, to bardzo zasadny ruch. I teraz, dlatego właśnie dzisiaj, blok HubSpota jest zbudowany w oparciu o pilar page. Wyobraźcie sobie, że wcześniej ta struktura była zbudowana tak, że był blok, same trójkąty, same kwadraty i same kółka, i one były wszystkie ze sobą pomieszane. Ale. HubSpot dokonał bardzo ciekawego ruchu i wybudował właśnie klastry kontentowe, tak zwane pillar page'e. I teraz jak wy jesteście na blogu HubSpot'a i klikniecie sobie kategorię Sales, to właśnie URL wam się zmienił z blog.hubspot.com łamany na sales. I teraz to co widzicie, to jest jakby pillar page, to jest klaster kontentowy. I teraz uwaga. Z perspektywy Google to jest osobny byt ten łamany na sales. I teraz to, to jest jakby strona główna samych kółek i teraz ta strona główna samych kółek ma w sobie tylko kółka i teraz co ważniejsze te kółka polecają tylko kółka i linkują wewnętrznie tylko do kółek, <laughs> że to brzmi śmiesznie, ale z perspektywy Googlea to jest taki hermetyczny zamknięty byt i teraz każda z tych treści kółkowych jest elementem głównego kółka, czyli pillar page'a i z perspektywy wujka Google on sobie tu siedzi, sobie myśli, hej, to strasznie bardzo wyspecjalizowane w kółkach jest. W związku z tym, jeżeli mój użytkownik zapyta o coś związanego z kółkami, to w moim świętym interesie jest go skierować raczej tutaj, niż na taki blok pełen wszystkiego. I w kontekście bloga HubSpot'owego tych pilar page'y jest cztery. Możecie sobie je zobaczyć, znaleźć i przekonać się, że jeżeli jesteśmy na pilarze marketingowym, to tam są treści tylko marketingowe, kierujące tylko do marketingowych, linkujące wewnętrznie tylko do marketingowych, przez co topic consistency się po prostu znacznie zwiększa. I ten wujek, który tu siedzi, ma większy interes w tym, żeby przekierować mi użytkownika właśnie tutaj. I teraz po tym krótkim wprowadzeniu, e, wiem, że ta historia o wujku Google jest, jest może trochę śmieszna, ale ja naprawdę lubię tak o tym myśleć, bo to mnie uodparnia na zmiany algorytmu i na to, że, e, że algorytmy szastają i tak dalej. Teraz na przykład, jak wejdziecie sobie teraz w SemStorm albo w Synu, to zobaczyć pozycję naszej strony, to zobaczycie przez ostatnie 4 miesiące bardzo dużo spadków. I to są spadki, z których my się bardzo cieszymy, bo wyleciały nam z indeksu wszystkie dla nas nieistotne frazy, a, a ciągle te, które są dla nas ważne, idą do góry. Natomiast, już abstrahując od tego, przejdźmy do tych, do tych klastrów kontentowych. To znaczy, ten przykład z blogiem HubSpot'a jest naprawdę dobrym przykładem, dlatego że tam mówimy o trzech klastrach: klastr sprzedaż, klastr sales, e, przepraszam, klastr sales, klastr marketing i klaster. Service. I teraz te treści we wszystkich tych klastrach się od siebie znacznie, znacznie różnią. I teraz uwaga. Pamiętajcie, tak jak było w, tym, w, tym, w tych kółkach, z, jakby klaster tematyczny zbudowany jest z pillar page'a, czyli ze strony, która jest sercem, sercem tego klastra, i ona jest wypełniona treścią, która jest poświęcona temu kluczowemu zagadnieniu. Później ten treść klastrowa, to jest na przykład wpis blogowy, ten kółkowy, który rozszerza zagadnienie klastra. I e, tego głównego klastra, ale się z nim łączy. I oczywiście hiperłącza te wewnętrzne treści między sobą linkują do klastra, do Pilar Page'a, do wszystkiego, do wszystkiego nawzajem. Czyli treść linkuje z powrotem do Pilar Page'a, a i też do innych treści związanych z kółkami. Treść trójkątowa ma główną stronę trójkątową, bardzo dużo blogów, trójkącików i te trójkąty do tej głównej linkują i do siebie nawzajem. I teraz uwaga. Ja wiem, że to e, część z Was, szczególnie osób, które nie pracuje w marketingu, ma właśnie teraz tak bardzo zmrużone oczy. Mówi, jak sobie mówi, nie wiem o czym on gada, ale mówi ciekawie. <laughs> Jeżeli jesteś tą osobą, to daj lajka pod filmem albo zasubskrybuj albo napisz mi wiadomość. E, to może być dla mnie ciekawe doświadczenie. Natomiast wracając teraz do samego tematu. Wyobraźmy sobie, że wśród Was są osoby, które sobie myślą, chryste panie. To ja mam dokładnie tak, jak on opisał. Mam takiego bloga, na którym jest wszystko z pięciu kategorii. Eee, no to słuchajcie, to świetnie. Świetnie się składa, dlatego że możecie się po prostu wziąć i popisać tym, w jaki sposób przeorganizujecie treści na swoim blogu, ale spokojnie, nie róbcie tego. Dopiero to zróbcie, jak zrobicie ćwiczenie domowe, zadanie domowe, które padnie na koniec. Natomiast, co trzeba zrobić, żeby to było możliwe? Przede wszystkim trzeba bardzo rozsądnie wybrać temat klastra. To znaczy, temat klastra, zauważcie, tutaj w kontekście HubSpot'a to była sprzedaż i teraz uwaga, nie podam przykładów, gdzie klastry mamy zastosowane w Sellwise, bo nie, bo to jest dla nas zbyt cenne. Natomiast mamy je zastosowane paradoksalnie, niekoniecznie na blogu. No, nieważne. Natomiast e, trzeba ten temat klastra rozsądnie wybrać. E, w dużym uproszczeniu, e, to jest ten moment, kiedy warto spojrzeć na, e, na swoją stronę jednak przez pryzmat fraz i znaleźć frazę, która jest jedną z głównych fraz w branży, ale jest strasznie, strasznie dla Was trudna. Eee, niewyobrażalnie. Na przykład warto się, eee, warto sprawdzić, jak to jest zrobione, jak się wpisze pozycjonowanie. <laughs> Wtedy zazwyczaj to, co wam się pokaże, to będą klastry. Wejdziecie na stronę, która ma w sobie 50 tysięcy znaków, linkuje do bardzo wielu eee, tematów, głębiej zagnieżdżonych, a te głębiej zagnieżdżone tematy linkują z powrotem do tej strony o pozycjonowaniu. Więc zobaczycie tam najprawdopodobniej klastry tematyczny. Na przykład, pozycjonowanie może być dobrym klastrem tematycznym chociaż jest on już w pewnym sensie szeroki. Nie musicie iść aż tak szeroko, wtedy, wtedy zadanie, które będziecie mieli, będzie dla was po prostu trochę prostsze. Ale jakby wyobraźcie sobie takie dwie, trzy frazy, które ktoś jak wyszuka, to najprawdopodobniej jest to wasz klient, jest to dla was bardzo cenne i to jest miejsce, w którym być może warto zaprojektować klaster. I teraz jak już macie pomysł na takie na przykład 3-4 klastry, to wtedy... To, co jest najtrudniejsze, to zadbać o nawigację. Zauważcie, że HubSpot zrobił to cudownie, to znaczy, wy przechodząc między tymi wpisami tematycznymi, wy jako user, to wy nie wiecie za bardzo, że jesteście częścią jakiegoś klastra. To znaczy, najprawdopodobniej gdybym wam nie powiedział i nie zwrócił waszej uwagi na to, że jesteście w jakichkolwiek klastrach tematycznych, to nikogo by to nie obchodziło. I dokładnie tak. Musi być zbudowana nawigacja. Ona nie może być sztuczna, ona nie może być jakaś taka wymuszona. Ona musi być taka, że użytkownik, jak tu trafi, to to wszystko jest dla niego takie naturalne. Że tutaj masz rozszerzenie tematu, tu masz wpisy blogowe, tu masz linki, tu kliknij, tu Cię poprowadzimy, nic się użytkowniku nie przejmuj. Więc. Drugie zagadnienie, które jest bardzo trudne, to właśnie zaprojektowanie tej nawigacji. I musicie pamiętać, zawsze, tworząc cokolwiek w SEO i w B2B też w szczególności, gdzie te treści są szalenie istotne, musicie pamiętać o tym, że najpierw ludzie, potem roboty. I oczywiście jedni i drudzy są istotni, ale bo bez robotów nie będzie ludzi na tych wpisach, ale to na koniec, jak. Bo ten robot mi tu siedział, pamiętacie, siedział, mi wuje Google. I wujek Google nie przekierowuje mi robotów, tylko ludzi na tą stronę. W związku z tym, najpierw to wujek Google musi pomyśleć, że ona jest wartościowa, ale paradoksalnie on pomyśli, że ona jest wartościowa, jak ona będzie dobra dla ludzi, czytelna, z dobrą nawigacją, szybko się ładowała. Dlatego Google sprawdza, czy jest czytelna też w wersji mobilnej, bo to jest dla niego ważne, bo mu użytkownik ucieknie. Wszystkie te rzeczy są ważne. Więc na, nawet na, na taką logikę możecie sobie wziąć wszystkie te aspekty, które jako ten wujek siedzący tutaj na kanapie byście brali pod uwagę, kierując do konkretnych treści. I teraz, no właśnie, bardzo proste mam dla was zadanie domowe, które może być dla części z was albo proste, albo trudne, no się okaże. Jako zadanie domowe wybierzcie taki jeden trudny klaster, tematyczny, duży, o którym zawsze marzyliście, żeby go... Pozyskać. I teraz zbudujcie na nim pilar page'a. To znaczy, przekierujcie tam ludzi. Na razie, weźmy na przykład na. O, leży obok mnie telefon komórkowy. Załóżmy sobie, że to są telefony komórkowe jakieś tam. I na telefony komórkowe jakieś tam tworzę pilar page'a. Ktoś mi tam wchodzi i mówię tak. Telefony komórkowe jakieś tam to są takie, 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 takie i takie. Tu masz artykuł pierwszy, tu masz drugi, tu masz trzeci, tu masz czwarty, który mówią o poszczególnych tych kategoriach. Później masz niżej warto zadbać o casey do tych telefonów. Tu masz casey, 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 casey. Bardzo ważne jest też, że telefon to trzeba dobrze skonfigurować na przykład. Nie? I tutaj są pisane, jak to konfigurować, gdzie tam, co tam i tak dalej. I ten pillar page gromadzi mi wszystkie treści na temat telefonów komórkowych jakiś tam. Pilar Page gromadzi mi je wszystkie, przekierowuje na te treści, te treści przekierowują z powrotem do Pilar Page'a i też do siebie nawzajem. I teraz, gdyby się nad tym zastanowić, to nie jest to bardzo trudne zadanie, szczególnie, jeżeli te treści macie już gotowe, bo zazwyczaj wiąże się to z przeorganizowaniem treści na waszej stronie. I teraz, po takiej operacji, jak już stworzycie taki byt, on organizacyjnie będzie bardzo czytelny. Uwaga, dobrą praktyką jest też robić zagnieżdżony post blogowy. To znaczy, robię post blogowy na bardzo gruby temat i mam posty blogowe, które są w nim zagnieżdżone i linkują tylko z niego do siebie nawzajem i z powrotem do tego głównego postu blogowego. To też jest możliwe i to też może być klaster tematyczny. W wersji mini, oczywiście, ale jednak. I teraz, jeżeli to jest URL, który nigdy nie był linkowany, warto go trochę podlinkować zewnętrznie, wewnętrznie również i wypuścić w świat. Jeżeli macie jakieś narzędzie wspomagające tworzenie treści, to, no to ono też yy, będzie tutaj bardzo zasadne. I wypuszczacie to w świat i sobie zaczekajcie. Dwa, trzy miesiące, może miesiąc i patrzcie, co się stanie. Bardzo często może się okazać, że... Yy, bo teraz nie chcę też przesadzić, ale w naszej karierze widziałem sytuacje, w których na pilar Page'ach Da się naprawdę bardzo dużo zarobić. Ja sam, jako firma, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mam Pilar Page'a, jednego, który generuje około milion przychodu rocznie, biorąc pod uwagę wszystko, co przynosi naszej firmie. I oczywiście to na, na skalę bardzo wielu z Was będzie bardzo mało, na skalę niektórych z Was to będzie bardzo dużo. Dla nas to jest, to, to jest dużo, to jest jakaś tam część przychodu, która jest na pewno ważna. Natomiast zmierzam do tego, że warto naprawdę przetestować, bo Pillar page to jest taka rzecz, o której bardzo dużo marketerów wie, bardzo dużo firm pozycjonujących wie, ale wciąż niewiele osób zrobiła to dobrze, szczególnie w jakichś takich średnio popularnych branżach, średnio popularnych tematach, więc naprawdę warto się tym tematem zainteresować. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić, zaciekawiony tym odcinkiem nieco ten temat, to najbardziej Wam polecam artykuł bezpośrednio na Hubspot, czyli wpiszcie sobie Pillar Pages Hubspot. Pokaże Wam się bardzo fajny wpis blogowy, co prawda po angielsku. Natomiast fajnie wyjaśniający kwestię tych kółek, trójkątów i kwadratów, o których Wam mówiłem, ponieważ będzie to widać bezpośrednio wizualnie. No i to słuchajcie, tyle w tym odcinku. Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o odcinku na taki wąski temat, na taki nietypowy temat. Czy takie tematy Wam się podobają. Ostatni temat w rozmowie z klientem został odebrany bardzo, bardzo pozytywnie. To znaczy wielu z was pisało, że Łukasz to bardzo inspirujący człowiek, że wiele się można od niego nauczyć, że fajnie było tego posłuchać, więc póki co, po bardzo pozytywnych reakcjach na ten odcinek będę kontynuował te odcinki i już za tydzień też pokażę się odcinek z kolejnym z naszych klientów, natomiast na razie zachowam dla siebie, kto to taki i dlaczego. No i właśnie, tylko że słuchajcie, ja Wam mówię o ogłoszeniach parafialnych, zanim będą ogłoszenia, więc to tyle w części merytorycznej. Zachęcam Was do zostania na ogłoszenia. Jest kilka ciekawych wydarzeń w najbliższym czasie. To słuchajcie, pierwsze ogłoszenie jest takie, że jeżeli jesteś naszym klientem, a duża większość naszych klientów słucha tego podcastu i chciałbyś porozmawiać o rozwoju sprzedaży, o tym, co robi Twoja firma, jakie miała wyzwanie sprzedażowe i finalnie jakie... Jakie rozwiązaliśmy, albo jak było rozwiązywane, albo co było dobre, co było niedobre, jakie z tego wyciągnęliście wnioski, to zapraszam Was na antenę tego podcastu. Chętnie Was tutaj ugoszczę, zadam Wam parę pytań i zrobimy to tak, aby dowieść słuchaczom możliwie dużo wartości. To jest pierwsze fajne ogłoszenie. Drugie ogłoszenie: zachęcam Was do zapisania się na webinar. U nas, jak wejdziecie na sellwise.pl, na blogu macie zakładkę Webinary, i tam jest możliwość zapisania się na webinar o tytule Jak pozyskać najlepszych handlowców. Nagrywamy ten webinar teraz pod koniec sierpnia, dlatego że wiemy o tym, że druga połowa roku czy końcówka roku to jest bardzo często o czas niezwykle intensywnych rekrutacji. W związku z tym, e, kilka e, bardzo takich dobrych wskazówek, które. Od, no od początku tego roku bardzo mocno wdrażamy u nas w organizacji, padnie właśnie na tym webinarze, więc jeżeli planujecie rekrutować, to zachęcam, abyście się pojawili. No, i e, kolejny temat e, to oczywiście machina B2B, która cały czas jest dostępna. Pamiętajcie, że ona się już we wrześniu odbywa, więc lada, moment, lada, chwila na sellwise.pl można kupić bilet na to wydarzenie, pojawić się i znacznie rozszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak organizować sprzedaż i marketing B2B. Dodam, że jest parę bardzo istotnych tipów na temat SEO w machinie, bardzo istotnych tipów na temat tego, jak robi strukturę call to action we wpisach związanych z SEO, więc jeżeli to Was ciekawi, to w machinie znajdziecie odpowiedź. No i ostatni temat to oczywiście rekrutacje do naszych klientów, których ostatnio jest, jest dość dużo. Obecnie... To kilka takich ciekawych ogłoszeń. Pierwsze to Biznes Development Manager dla firmy z branży IT do pracy w Warszawie lub zdalnie, specjalista do spraw sprzedaży do firm z branży transportowej do pracy do firmy z branży energetycznej w terenie polskiej centralnej i zachodniej. Biznes Development Manager dla twórców platformy wspierającej optymalizację procesów z Warszawy dyrektora sprzedaży do, do, dla dostawcy rozwiązań ERP do pracy w Poznaniu lub hybrydowo, dyrektora sprzedaży również do firmy z branży elektrycznej z okolic Poznania, kija menedżera do sprzedaży usług spedycji morskiej w Trójmieście, regionalnego przedstawiciela handlowego dla taśm przemysłowych z okolic Warszawy, doradcy techniczno-handlowego dla do ekspertów z aluminium, z miasta, handlowca do pracy dla agencji celnej do pracy zdalnej i jest tych ogłoszeń Również ciekawych jeszcze co najmniej kilka, a wszystkie te ogłoszenia znajdziecie na sellwise.pl łamane na praca. Oprócz tego przypominam, że do nas rekrutujemy też specjalistów marketingu, wszystkich znajdziecie na, też na sellwise.pl na praca oraz konsultantów. Jeżeli jesteś ekspertem sprzedaży lub marketingu B2B i chciałbyś z nami współpracować, to tam również znajdziesz ogłoszenie na konsultanta. To tyle słuchajcie w ogłoszeniach parafialnych na koniec tego odcinka. Do usłyszenia za tydzień w długim wywiadzie, w długiej rozmowie z bardzo, bardzo wizjonerskim przedsiębiorcą. Na teraz więcej zdradzać nie będę, więc do usłyszenia, do, zob do zobaczenia za tydzień. Cześć!